Pierwsze ciała zaczęły spadać koło południa. Tak, tak pamiętam. Akurat zerkałem na tarczę ogromnego zegara na kościelnej wieży. Wtedy dwa spadły na dużą wskazówkę i obłamały ją. Metalowa strzałka z hukiem trzasnęła o ziemię razem z trzema ciałami. Nagi starzec i dwie nagie kobiety. Ludzie nie od razu zaczęli krzyczeć. Pamiętam, że wstałem z ławki na przystanku i wytężyłem wzrok. To, że na wieżę kościoła spadły trzy nagie ciała, dotarło do mnie chyba dopiero, kiedy dziecko stojące obok mnie powiedziało to na głos do swojej matki. Mamo, mamo! Jakieś golasy spadają z nieba! Usłyszałem jak przez mgłę. Gdzieś w oddali na mieście zaczęły powoli dobiegać stłumione huki i brzdęki. I wwiercające się w czaszkę alarmy samochodów. Ciała spadały na początku sporadycznie. Kilka w odstępie paru minut. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przeszedłem przez ulicę z dwoma gapiami, chcąc podejść bliżej kościoła. Z tyłu dobiegło mnie: dziecko, co ty bleciesz? Jakie golasy? Matka pewnie nie zauważyła od razu. Dres obok mnie zasadził parę soczystych kurew. Zbliżył się do dziedzińca kościoła na tyle, aby wyraźnie zobaczyć ciała. Moje oczy powiększyły się ze strachu. Roztrzaskana wskazówka zegara kościelnego i trzy rozsmarowane po ziemi korpusy i motłoch nasilający się gdzieś za mną. Coraz bliższy motłoch. Kolejne ciało upadło na jakiegoś kolesia, który jako trzeci poszedł z nami na dziedziniec kościoła. Dres zaczął wrzeszczeć i uciekł, a koleś, który miał nieszczęście zostać przygniecionym przez jakiegoś 200-kilowego otyłego faceta, już się nie podniósł. Usłyszałem potężny huk. Odwróciłem się z sercem w gardle i zobaczyłem, jak na przystanek, który właśnie opuściłem, spada kolejne ciało. Matka z dzieckiem w ostatniej chwili odskoczyła. Wtedy rozległy się pierwsze krzyki. Jazgot alarmów stanowił chaotyczny akompaniament tego wszystkiego. Już nie kojarzę, co mnie wyrwało z transu. Czy ciało małej dziewczynki, które rozbiło się tuż przede mną, czy mdła i ciężka woń krwi rozkwaszonych na ziemi zwłok. Nie pamiętam, co krzyczałem, biegnąc do najbliższego budynku, w którym mógłbym schronić się przed kolejnymi kroplami. To był deszcz. Cholerny deszcz. A na dobre rozpadało się właśnie, kiedy wbiegłem do kościoła. Przez niedomknięte drzwi mogłem obserwować, co się dzieje na zewnątrz. Jak kolejne nagie i oślizgłe zwłoki uderzają częściej i gęściej w zaskoczonych i już na dobre spanikowanych żywych miotających się w popłoch na ulicach. Jak rozbijają się budynki, znacząc ściany krwawymi stemplami. Jak spadają na samochody, te zaparkowane i te na chodzie. Ten huk, ten pieprzony huk. Może to chore, ale ten hałas wrył mi się w pamięć bardziej niż widok ciał. Huk i woń. Głupi, zamiast zamknąć oczy i zatkać uszy, skazywałem swoje zmysły na ten koszmar. Na Boga, co się dzieje? Dobiegło mnie jakby z oddali. Dotarło do mnie, że klęczę przy uchylonych od wewnątrz drzwiach kościoła. Trzymając się ich kurczowo, brodząc we własnych wymiotach. Nie pamiętam, kiedy się pożegnałem. Zacząłem wrzeszczeć. Kiedy ktoś z tyłu złapał mnie za ramię, podniosłem się raptownie i odskoczyłem, wierzgając ramionami. Odwróciłem się i dojrzałem jakąś babcię. Z tyłu, zza ławek, wyglądało jeszcze parę zdziwionych twarzy. Babcia zbliżyła się do wejścia i zmrużyła oczy, chcąc dojrzeć, co jest przyczyną potwornego zamieszania na zewnątrz. Po dach kościoła coraz częściej rozbijały się ciała. Słyszeliśmy te straszne, mlaskające odgłosy od sufitu. Zasłoniłem sobą widok na zewnątrz i znów złapałem za drzwi, chcąc je zamknąć. Poczułem, że coś je jednak zablokowało. Spojrzałem w dół. W przestrzeni między framugą leżało ramię. Wykopałem je z obrzydzeniem na zewnątrz i zatrzaskałem drzwi. Hałas. Cały ten hałas. Ogromny huk,
krzyki, piszczenie, brzdęk szkła i wszystko bezlitośnie zmieszane ze sobą. Katofonia końca świata. W kościele było nas jakieś 7 osób, może 8, nie wiem. Łzy trochę mi blokowały widzenie. Widziałem i słyszałem tam różne rodzaje płaczu. Od cichych łez sunących mimowolnie po policzkach, poprzez ledwie słyszalny szloch, aż po otwarty lament i histeryczny ryk. Za witrażami w oknach było już ciemno. Kiedy usłyszałem głos, który oznajmił cicho: już. To był mój głos. Siedziałem w pierwszej ławce. Wokół gniło jakieś 7 zwłok. Może 8. Nie wiem. Łzy trochę mi blokowały widzenie. Chaos, panie komendancie. Totalny chaos. Zeznania tego czubka ograniczają się do jakichś bredni o apokalipsie i deszczu zwłok. Do niego chyba wciąż nie dociera to, co zrobił. Nadal nieznane są dokładne okoliczności wczorajszej rzezi w kościele imienia świętego Jana Chrzciciela. Udało nam się dowiedzieć, że sprawca odpowiedzialny za brutalny mord 8 osób jest zupełnie nieświadomy swojego czynu. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że tego popołudnia wtargnął pod koniec majowego nabożeństwa do kościoła i z wyjątkowym okrucieństwem zaszlachtował pozostałych w świątyni wiernych. Mamy niepotwierdzone informacje, że morderca działał w kompletnym amoku i zabijając, miał swoją wizję totalnie innej rzeczywistości.